Szczęść Boże, Maria Kupczyk. Witam Państwa i zapraszam na informacje dnia. Krajowy plan odbudowy to miliardy euro dla polskiej gospodarki. Okazuje się jednak, że wraz z unijnymi środkami pojawią się w Polsce nowe podatki. Prawie 36 miliardów euro z Krajowego Planu Odbudowy ma wzmocnić polską gospodarkę po pandemii COVID-19 i uodpornić ją na przyszłość. Najwięcej środków trafi na cele klimatyczne, mówi szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. To prawie 43% polskiego planu. Polski plan przewiduje 5 miliardów euro na rozwój energii odnawialnej, takiej, która pochodzi ze słońca czy wiatru na morzu, wykorzystanie również wodoru. W polskim KPO zaplanowano wyłączenie wszystkich kopalń węglowych do 2049 roku. Do 2033 ma powstać nad Wisłą pierwsza elektrownia jądrowa. Dokument zakłada również odejście od spalania węgla w miastach do 2030 roku, a na wsi do 2040. Chcemy nowoczesnej gospodarki, którą gwarantuje taka energetyka, podkreśla prezydent Andrzej Duda. Energetyka, która zapewnia ochronę klimatu, to energetyka, która jest skupiona na energooszczędności. To energetyka, która w ogromnym stopniu czerpie z odnawialnych źródeł energii. To wreszcie i przede wszystkim jeszcze raz energetyka, która w jak najmniejszym stopniu szkodzi środowisku. Krajowy plan odbudowy to też deklaracje związane z elektromobilnością, zwiększenie liczby autobusów i samochodów elektrycznych na polskich drogach. Miasta powyżej 100 tysięcy mieszkańców po 2025 roku będą mogły zamawiać wyłącznie autobusy na wodór i elektryczne. W zakresie ruchu drogowego pojawiły się jednak kontrowersje. Tak brzmi jeden z kamieni milowych zapisanych w Krajowym Planie Odbudowy. Do końca drugiego kwartału 2026 roku wejście w życie ustawy wprowadzającej podatek od posiadania samochodu napędzanego benzyną lub olejem napędowym zgodnie z zasadą zanieczyszczający płaci. Premier Mateusz Morawiecki podkreśla, że przepisy zachęcą do przesiadania się do pojazdów zeroemisyjnych. Samochody, które będą miały mniejszą emisję CO2, mniej będą spalać, będą miały pewnego rodzaju preferencje. Nie zmienia to jednak faktu, że kierowcy będą obciążeni dodatkowymi opłatami. Samochody elektryczne są o wiele droższe od tych ze standardowym napędem. Ceny zaczynają się od 80 tysięcy złotych. Tymczasem minister rozwoju i technologii Waldemar Buda, który odpowiada za przygotowanie KPO, zaprzecza, że będzie nowy podatek. Przede wszystkim nie ma tam takich zapisów, to znaczy tam się mówi o tym, żeby promować ekologiczne środki transportu. Rzecznik rządu Piotr Miller twierdzi z kolei, że to w przypadku pojazdów nieemisyjnych podatki będą zmniejszone. Chcemy wprowadzić niższą kwotę dla samochodów elektrycznych, niskoemisyjnych, a siłą rzeczy wtedy ta opłata za pojazdy, która będzie porównywalna do samochodów elektrycznych, będzie wyższa, no ale to nie znaczy, że musi być wyższa niż teraz. Jednak zapisy w Krajowym Planie Odbudowy mówią jednoznacznie, zobowiązujemy się do wprowadzenia nowej opłaty i nie tylko za użytkowanie, ale także przy rejestracji pojazdu z silnikiem spalinowym będzie trzeba dodatkowo płacić, a to już w drugiej połowie 2024 roku. Jakiej wysokości będą to podatki, na razie nie wiadomo. Opozycja już szykuje się do wyborów. Dziś podpisała porozumienie dotyczące obywatelskiej kontroli wyborów. Już w przyszłym roku odbędą się wybory parlamentarne i samorządowe. Opozycja już zwiera szyki. Przepędźmy tych, którzy zgotowali wszystkim ten naprawdę ponury los i skontrolujmy te wybory, żeby nas nie oszukali przy urnach wyborczych. Mówił przewodniczący Platformy Donald Tusk. Opozycja podpisała dziś porozumienie w sprawie obywatelskiej kontroli wyborów. Swoje podpisy złożyli pod nim nie tylko przedstawiciele partii opozycyjnych, ale też samorządów i organizacji społecznych. Myślę, że nie mamy dzisiaj żadnych wątpliwości po nieudanych wyborach kopertowych i wielu innych działaniach, że dzisiaj władza zrobi absolutnie wszystko, aby nie oddać władzy. Mówiła wiceprezes PSL-u Urszula Pasławska. Przewodniczący Polski 2050 Szymon Hołownia personalnie zaatakował Jarosława Kaczyńskiego, oskarżając go o zawłaszczenie Polski. Dlaczego nie miałby zechcieć, skoro zepsuł i zbrukał już wszystko, zbrukać największej świętości demokracji? Jaką jest wyborczy proces? O jedność opozycji i podpisanie zobowiązania do współpracy po wyborach apelował współprzewodniczący Lewicy Włodzimierz Czarzasty. Opozycja nie powinna się atakować przed wyborami. Nie wyrywać sobie tych samych wyborców. Nie mobilizować wyborców, którzy nie chodzą do wyborów.
zabiegać o wyborców Prawa i Sprawiedliwości. Czy te oskarżenia opozycji o próbach sfałszowania wyborów są zasadne? Jeżeli z której strony grozi fałszowanie wyborów, czy jakieś systemowe szkody, to raczej nie ze strony PiS-u. Przyznaje dr Józef Orzeł z Ruchu Kontroli Wyborów i przypomina wybory samorządowe z 2014 roku. Te wybory w 2014 były tak zafałszowane, o takiej skali nie tam błędów, zdecydowanie systemowych, celowych działań, które podniosły niesłychanie głosy, liczbę głosów dla PSL-u. To było tak coś nieprawdopodobnego, że się w głowie nie mieściło. Były takie komisje, w których PSL uzyskiwał 70, 80, a nawet 90% głosów i to niekoniecznie na terenach wiejskich. Mija dokładnie 100 dni, odkąd Rosja wszczęła wojnę przeciwko Ukrainie. Obecnie najtrudniejsza sytuacja jest w regionie Donbasu. 3 dni miały wystarczyć Rosji, aby zdobyć część terytorium Ukrainy, w tym jej stolicę Kijów. Dziś mija jednak dokładnie 100 dni, odkąd obrońcy kraju stawiają bohaterski opór okupantowi. W tej chwili prawie 20% naszego terytorium jest pod kontrolą okupantów, prawie 125 tysięcy kilometrów kwadratowych. To więcej niż całe terytorium krajów Beneluksu. Prawie 300 tysięcy kilometrów kwadratowych jest skażonych minami, niewybuchami. Prawie 12 milionów Ukraińców zostało wewnętrznie przesiedlonych, w tym ponad 5 milionów, głównie kobiet i dzieci, wyjechało za granicę. Mariupol, Popasna, Odessa to tylko niektóre miasta Ukrainy, które dziś są doszczętnie zniszczone. Wiele osób się wyprowadziło, nie było jedzenia, nie było nic do jedzenia, nigdzie nie wychodziliśmy, nadal mieszkamy w piwnicy. Czołgi strzelały dzień i noc bez odpoczynku, to były chyba najtrudniejsze dni. W wielu regionach niejednokrotnie rozlegały się syreny alarmowe. Rosjanie bombardowali z powietrza, ostrzeliwali z lądu. Wielu cywilów zostało zabitych. Na jaw wyszły też zbrodnie, których dopuściły się wojska Putina. Rzeź niewinnych ludzi, kobiet, dzieci, starszych w Buczy, Irpieniu, Borodziance, Hostomelu wstrząsnęła światem. Cały świat widział przerażające obrazy i każdy z nas wziął je do siebie. Czujemy w sobie ból. Dziś najtrudniejsza sytuacja jest w Donbasie. Cały świat widział przerażające obrazy i każdy z nas wziął je do siebie. Czujemy w sobie ból. Armia rosyjska wykorzystuje wszystkie dostępne zdolności zbrojne. Nie liczą się ludzie. Szczególnie cyniczne jest to, że w pierwszej linii ataku okupanci bardzo często wykorzystują ludzi zwerbowanych na dawniej okupowanych terenach obwodu donieckiego i ługańskiego. Rosyjscy żołnierze często ukrywają się za plecami tzw. poborowych. Armia rosyjska kontroluje obecnie większość wschodniej części Siewierodoniecka. Trwają tam zacięte walki. A teraz o wspólnej inicjatywie poznańskich seniorów Caritas i uczniów klasy krawieckiej. W Dzień Dziecka obdarowano dzieci z Ukrainy kolorowymi plecakami, które wcześniej wypełniono zabawkami edukacyjnymi i grami. Kolorowe plecaki uszyli uczniowie klasy krawieckiej Zespołu Szkół Odzieżowych imienia Władysława Reymonta w Poznaniu. Poznańscy seniorzy zadbali zaś o to, aby plecaki zostały wypełnione zabawkami. Apelowaliśmy tak naprawdę do wszystkich, do seniorek, do seniorów, ale też do wszystkich tych, którzy mieli ochotę włączyć się w tę akcję, aby przynosili do nas gry i zabawki edukacyjne. Trafiły do nas przeróżne rzeczy, skakanki, gumy do skakania, kolorowanki, piłki plażowe, paletki do badmintona. Mówi Aleksandra Gracjasz z Centrum Inicjatyw Senioralnych w Poznaniu. Wszystkie rzeczy zapakowano do plecaków. Takich plecaków udało się zebrać ponad 30. Seniorzy z wielką radością zaangażowali się w tworzenie projektu, zarówno przekazując zbiórkę, przekazując dary, ale jednocześnie tworząc wspólnie z młodzieżą, ze Szkołą Krawiecką w Poznaniu, tworząc same plecaczki. Tłumaczy Wojciech Bauer, dyrektor Centrum Inicjatyw Senioralnych w Poznaniu. Dary w Dzień Dziecka przekazano maluchom z Ukrainy, którzy znajdują się w punkcie prowadzonym przez poznańską Caritas. I na teraz to wszystko. Dziękuję Państwu za uwagę. Z Panem Bogiem.